Panie ministrze, ma pan kolosalne doświadczenie w pracy Komisji Śledczej do spraw Orlenu. I z tego punktu widzenia, jak pan ocenia wszystko to, co się dzieje w kolejnej Komisji Śledczej do spraw równie wielkiej afery hazardowej? Powiedziałbym, że działanie tej komisji to wielki sukces pana Schetyny i tych wszystkich, którzy chcą za wszelką cenę uniemożliwić dojście do prawdy w związku z nadużyciami i przestępczymi działaniami ministrów z otoczenia rządu pana premiera Tuska. I wszystko wskazuje na to, że pan Tusk, pan Schetyna i ich najbliżsi są gotowi zapłacić bardzo wysoką cenę, byleby tylko nie ujawnić tego gangsterskiego czy mafijnego zaplecza, jakie ujawniła sprawa hazardowa, bo nie ma wątpliwości i wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia w Polsce w ciągu ostatnich kilku dni, tajemnicze i straszliwe śmierci na przykład pana Zirejewskiego, ale także śmierć dyrektora generalnego kancelarii pana premiera, pokazują, jak bezkarna jest mafia w Polsce, jak okrutna jest i jak zdeterminowana w swoim działaniu. Dopiero na tym tle tych śmierci, które sięgają najbliższego otoczenia premiera rządu polskiego, można ocenić, w jak wielkim niebezpieczeństwie i zagrożeniu jest dzisiaj państwo polskie. To nie jest problem partyjny, to nie jest problem poszczególnych ministrów czy poszczególnych rządów, to jest problem pytania, czy my jako naród w ogóle chcemy utrzymać taką strukturę jak państwo polskie, bo na razie to jest tak, że mafia robi co chce, zabija kogo chce, przekupuje kogo chce, likwiduje organy państwa polskiego, jak na przykład komisję śledczą, wtedy, kiedy im jest to wygodne. Taki jest stan rzeczy, który ciągle toleruje i przy którym współpracuje Platforma Obywatelska. Ja nie mam zamiaru oskarżać Platformy Obywatelskiej o jakieś drugorzędne przestępstwa. Ja ją oskarżam o to, że współdziała z mafią, która niszczy państwo polskie. To jeszcze jedno tylko pytanie. Czy można tę komisję do spraw hazardu uratować? Czy ona może cokolwiek tej sytuacji wyjaśnić jeszcze? Komisja, która by się zajęła sprawą przestępczych działań w rządzie pana Tuska, powinna powstać od nowa na następujących założeniach. Powinna być to komisja, której przewodniczącym będzie przedstawiciel opozycji. Powinna być to komisja, która zajmie się przestępczymi działaniami pana Drzewieckiego i jego kolegów, w tym pana Koska, pana Sobiesiaka, także wyjaśni rolę pana Schetyny, zajmie się przeciekiem od pana premiera Tuska i która będzie działała w sposób umożliwiający jej dojście do prawdy, a więc nie zostanie jej na przykład zakreślony termin dwóch najbliższych tygodni do przedstawienia raportu, bo to jest po prostu śmieszne. I jeżeli taka komisja powstanie, a Prawo i Sprawiedliwość powinno złożyć wniosek o powołanie takiej komisji, to wtedy rzeczywiście jest cień szansy na dojście do prawdy. Mówię cień szansy, dlatego, bo cały aparat kierowany przez pana Tuska działa dokładnie w przeciwnym kierunku, ale cień takiej szansy, czy w ogóle taka szansa wtedy jest. Dzisiaj mamy tylko szansę na dalsze ośmieszanie państwa polskiego i zatajanie prawdy, matactwo, które uprawia pan Schetyna i jego klub. Gdyby taka komisja została powtórnie powołana, czy... Nie widział... powtórnie. Gdyby została powołana, bo ta, która jest od początku, została martwo urodzona. Ta, która jest od początku, nie miała żadnych szans na zrobienie czegokolwiek, została utworzona po to, żeby mataczyć, a nie po to, żeby coś wyjaśnić. To gdyby została powołana, tak jak pan powiedział, komisja, która ma coś wyjaśnić, czy skorzystałby pan z możliwości pracy w takiej komisji? Dotąd nie byłem chętny do uczestniczenia w komisjach śledczych, dlatego że już po pierwszym roku działania Sejmu było widać, że są one kpiną ze sprawiedliwości i praworządności. Ale oczywiście jestem zdyscyplinowanym członkiem klubu. Jeżeli dostanę takie polecenie, to się mu podporządkuję. Ale powtarzam jeszcze raz, jak dotąd Platforma Obywatelska robi wszystko, żeby taka komisja nie powstała. I na razie nie widzę żadnych czynników, które
które by ją zmusiły do zmiany tego stanowiska. Musiałaby nastąpić zmiana stanowiska opinii publicznej, naprawdę bardzo poważna, nie taka, która byłaby manipulowana doraźnymi grami poszczególnych stacji telewizyjnych, które w piątki chwalą PiS, a w soboty i w niedzielę krytykują Platformę lub odwrotnie, bo to są pewne rozgrywki wewnętrzne, które nie mają istotniejszego wpływu na przebieg wydarzeń w Polsce. Myślę o rzeczywistym obudzeniu się opinii publicznej, która by sobie zdała sprawę z tego, że państwo polskie jest zagrożone. Nie interesy poszczególnych partii czy poszczególnych polityków. Państwo polskie jest zagrożone. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję.